Hej, szczęść Boże, witajcie, pozdrawiamy Was serdecznie z Olsztyna. Od braci mniejszych, od braci franciszkanów. Głosimy rekolekcję z wodzem. To jest Mateusz, mnie to chyba znacie. O czym tu głosimy, co my tu robimy, może o tym za chwilę. Siedliśmy sobie tutaj za klasztorem, chociaż to jest kościół, klasztor kiedyś był tu, naprzeciwko nas, a teraz jest szkoła, a klasztor teraz jest tutaj, więc tak, o tutaj, o tak rzuci. Aranżacja remontowa, bo w klasztorze tak. Duży remont, może jakieś też odgłosy będziecie słyszeć, bo tu panowie robotnicy się krzątają. Tak, bo to jest remont kaplicy, czyli najważniejszego miejsca, wydaje się, w klasztorze, ale też tam futryny były wymieniane w kuchni i takie tam rzeczy, więc to się cały czas dzieje. To jest parafia Chrystusa Króla w Olsztynie, ojca tak, Franciszka, braci tak. I tak kiedyś Lech, taki rozmawiałem z Lechem Dorobczyńskim, on mówi, że dlaczego są remonty u franciszkanów, to odpowiedział, że odkąd Franciszek usłyszał odbuduj kościół mój, to oni cały czas są w remontach. I tak 800 lat. Więc tak od remontu zaczynamy. Nie wiem, czy to jest dobry obraz do rekolekcji, które głosimy, bo nam się tu naprawdę dobrze głosi. Ostatnia prosta, wielki tydzień. Zaczęliśmy w niedzielę i w środę wielką kończymy. Także dużo różnych atrakcji. Właśnie zobaczyliśmy Kasię Bogusz, która wychodziła i wchodziła. O, właśnie wychodzi. Nie, to chyba tak, to jest Katarzyna Bogusz. Machamy jej tam. Tak, bo tutaj przyjechała z Krakowa i wielbimy. Z Krakowa przelotem przez Olsztyn do Szczecina. Wielbimy razem z Kasią, wielbimy razem z Anią Brodą, z kontrabasistą, z Kordianem Regowym, czyli ojcem gwardianem, proboszczem tutejszej parafii. Więc tak, żebyście znali kontekst. A o czym tu głosimy? Ja mam w ogóle takie wrażenie, Wodzu, że to nie są rekolekcje przygotowujące nas do świąt, tylko że to są rekolekcje już w czasie trwających świąt. I że ja nie tyle właśnie głoszę, przygotowując czy siebie, czy ludzi, tylko już przeżywam to, co się zaczęło w niedzielę palmową. Ten wielki tydzień. I to mi trochę tak pomaga w tym głoszeniu, bo po prostu staramy się uczestniczyć chyba w tym, co się dzieje z Panem Jezusem w tych dniach. Mamy takie świeże myśli, takie przynajmniej mi się wydaje, że to tak człowiek stary głosi dużo, a i ma ciągle świeże myśli, to znaczy dzięki diakonowi, bo to diakon Mateusz, jak się pomodli, to nikt... Młody i głosi mało. I świeżo głosi. No, ale to wiecie, to jest trochę taka właśnie myśl pierwsza, którą mieliśmy, że jak czytamy Mękę Pańską już w niedzielę, to tak naprawdę już się zanurzamy w obecności tego świętego czasu, a potem już tylko dopełniamy kolejnych kroków, ale właśnie, że nie czekamy na te święte tajemnice, tylko już w nich uczestniczymy od pierwszego dnia, więc to była taka pierwsza piękna myśl. A druga myśl, która mnie jakoś no mega porusza, no to jest takie zobaczenie, że to tak naprawdę nie ja ruszam na tą drogę z Panem Jezusem, tylko że On ruszył na drogę ze mną, moją drogę. Myślałem, że to będzie Jego męka, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, a widzę, że to jest Jego droga z moją męką, z moją śmiercią. Może tak brzmi tak wzniośle, ale to jest mega takie mnie trochę rozbrajające i rozszulające, że On, kurczę, ruszył w drogę w ten tydzień ze mną. Dzwon jakiś bije, a bo jest 12, Anioł Pański, pozdrawiamy Matkę Bożą, ale w ogóle jeszcze taka myśl, oczywiście tak jak nawiązując do Matki Bożej, dokładne takie słowo użyłeś, splatać, o, splatać, no. Remonty właśnie trwają, że tłuczemy kij o kij i dzwony biją, wszystko dobrze. Właśnie Maryja splotła swoje losy z losem Pana Jezusa, On z jej losem splótł i my chcemy splatać nasze losy z Jego losami wzajemnie, więc na tym to polega. O to właściwie w tym chodzi, żebyśmy nie dali się wykluczyć, żebyśmy się nie dali pozbawić tej łaski, nawet jak serce nas oskarża i wyklucza,
że my się do tego jakoś nie powinniśmy nadawać i możemy zostać najwyżej widzami tej całej historii, a nie uczestnikami. Mocne, mocne, że jego historia jest moją historią, a moja historia jego historią. Nic, tylko dać się porwać przez tą liturgię, słuchać słowa i sobie tak iść krok po kroku. No i wczoraj mieliśmy super modlitwę też. Ja lubię głosić z taką świadomością, że głoszenie się kończy jakąś modlitwą, więc mieliśmy wieczorem modlitwę ze śpiewem Kasi właśnie i przed Najświętszym Sakramentem. Człowiek się nagłosił cały dzień i wieczorem się spotka z tym, którego głosi. To jest takie doświadczenie sytości. Ja przynajmniej tak mam. To też jest ten moment taki, oprócz tego, że się nie dać wykluczyć, to żeby, to wczoraj mówiliśmy bardziej, żeby się dać Panu Jezusowi nawiedzić, o tak lepiej powiedzieć, żeby otwierać mu różne właśnie jeszcze niedotknięte przez jego miejsca i żeby mógł wejść do tych wszystkich, nie wiem, ciemnych pokojów w naszym życiu i że to bardziej on wczoraj szedł do nas, niż my do niego przyszliśmy. To taka była myśl. Dzisiaj bardziej o poznaniu, o tym, żeby coraz bardziej go znać, poznawać przez to też samego siebie i na tym polegałoby to uczestniczenie. A ojciec proboszcz Kordian nazwał tę rekolekcję Czas łaski i nam się ten tytuł spodobał, ale myślisz, ojcze, że ludzie w ogóle łapią się w tym, co mówimy? Tak myślę, nie jest za dużo? No, nas to mega porywa w różną stronę, ale chyba idziemy w jakimś jednym kierunku. Tak, tak. Znaczy to, ten czas łaski jest niesamowity właśnie. To ogłosiliśmy, że możemy przygotować ludzi do chrztu, do bierzmowania, do sakramentu małżeństwa, żeby przychodzili, żeby im ułatwiać. Oczywiście jakoś tam wszystko musimy ogarniać papierowo, ale za to już odpowiada proboszcz, ojciec, brat Kordian, Gwardian, więc on sobie z tym musi jakoś poradzić, a my głosimy, a niech się to przekłada na czas łaski, czyli też odnawianie życia z Bogiem, konkretnie też sakramentów, odnawianie, przyjmowanie, o tym też głosimy, takie katechezy. I zgłaszają się ludzie, którzy mają już swoje lata, a na przykład nie przyjęli komunii pierwszej, nie są bierzmowani, potrzebują jakiegoś sakramentu i my głosimy, a ludzie później przychodzą do zakrystii i ojciec proboszcz ich przyjmuje i mówi, że za darmo, ponieważ jest czas łaski, można te sakramenty przyjąć i uruchamia całą procedurę. No piękne doświadczenie. No. Jeszcze 2 dni przed nami, więc jeszcze dużo łaski przed nami. No, jeszcze świeżość. Co jeszcze będziemy jutro głosić? Trochę wiemy, a trochę nie wiemy i o to też właściwie chodzi. Więc jeszcze dzisiaj nas czeka też piękne uwielbienie, bo się Kasia dała nam mówić, żeby zostać jeszcze na jeden dzień, więc no pięknie, pięknie. Ja po latach spotkanie z Anią Brodą, to też tak niesamowite. Ajajaj. Dużo tu się dzieje takich niesamowitych olsztyńskich przygód, warmińskich, nie wiem jak to powiedzieć. I pogoda jest piękna i w ogóle, chociaż przyjeżdżaliśmy w deszczu. No i ten klimat parafialny, jak się głosi do tych ludzi, to widać, że się dobrze tu czują, że są u siebie, że są w domu, mnóstwo fajnych inicjatyw, więc jak jesteście z Olsztyna albo tak z promienia kilkuset kilometrów, szukać jakiegoś miejsca, w którym możecie się nakarmić, nasycić, to zapraszamy i polecamy. Do Olsztyna. Tutaj Dominikanów nie ma, więc... Ale w ogóle ja się tak poczułem na wczorajszym kazaniu i wielbieniu, tak jak 30 lat temu u Dominikanów w Krakowie, jak przyjeżdżałem na Juvenalia, więc to jest jakiś taki też dominikańsko-franciszkański flow, w którym my się świetnie czujemy i odnajdujemy. Także polecamy, tak jak Mateusz powiedział, przybywajcie tu jak tylko możecie. No cóż. Idziemy głosić. Idziemy głosić. Jeszcze nagramy, a myśmy się spodziewali z Mateuszem i z Kordianem też nagram, więc nie wiem, czy już to oglądaliście, czy dopiero oglądniecie, ale polecam Olsztyn i rozmowy stąd. A my was serdecznie pozdrawiamy i módlmy się, wspierajmy nawzajem. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej! Hej.